Dzisiaj sprawdzimy, czy wodoszczelny znaczy naprawdę wodoszczelny. I w tym celu umieścimy telefon LG Q7 właśnie w tej wodzie. A wcale, że nie, zrobimy to lepiej. Weźmiemy ten telefon i utopimy go w basenie i zobaczymy, czy przeżyje. Oglądajcie! Przygotowaliśmy kilka testów, w których sprawdzimy, czy LG Q7 wytrzyma spotkanie z wodą! Najpierw szakal przepłynie dwukrotnie basen kraulem, trzymając właśnie ten telefon w ręku i sprawdzimy, czy wytrzyma tę próbę. Działa, odpalimy sobie może aparat. No i działa, także pierwszy test zaliczony. Norma IP68 mówi o tym, że możemy zanurzyć smartfona na głębokość 1,5 metra i trzymać go tam przez 30 minut, ale przecież nikt w taki sposób ze smartfona nie korzysta, raczej wykonujemy podwodne fotki, a zatem to właśnie teraz zrobimy. Wiele osób zastanawia się, czy po zamoczeniu w wodzie możemy z telefonu korzystać, czy możemy z niego dzwonić i odtwarzać muzykę, czy korzystać z mikrofonu. Dlatego teraz wydmuchamy wszystkie uszczelki i sprawdzimy, jak działają te wszystkie funkcje. Przetestujmy jakość połączenia. Słyszysz mnie bez problemu? Słyszę cię bez problemu, jestem często bakowy, ale dalej wszystkie słowa. Także jak słyszycie, da się rozmawiać nawet po zamoczeniu i po wydmuchaniu uszczelek. Przyszła pora, żeby sprawdzić odporność na bryzgi wody, do których często odnosi się norma IP, ale nie będą to zwykłe, słabe ciśnienia wypuszczane z węża ogrodowego, tylko prawdziwe picze wodne. Pomimo, że ma on krople, przeżył test biczów wodnych, wszystko działa, jest w porządku. Prawie zginęliśmy, ale fajnie było. Test ostateczny, zjedziemy teraz LG Q7 ze zjeżdżalni turbo w kolorze żółtym, także to będzie na pewno hardkorowy test, zobaczymy, czy Q7 to przetrwa. Klapkami zrobiłeś. No jak widzicie, temu smartfonowi również zjeżdżalnia turbo nie straszna, cały czas funkcjonuje, więc nie ma problemu. No to chyba testy się udały, prawda? Tutaj wszystko wyczyszczone, już wszystko wyschło, także spoko. Jak ci się podobał, Alo, mój pomysł, żeby jednak nie testować w sposób taki zamknięty w laboratoryjnych warunkach, a na basenie zamiast tego? No mi się podobało, zdecydowanie fajnie było sobie powskakiwać z telefonem i wyszły bardzo, bardzo fajne fotki. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie fotki wyszły, koniecznie wbijajcie na naszego Instagrama i także udostępnijcie swoje fotki, jeżeli macie jakieś podwodne zdjęcia, a my będziemy wasze profile na Instagramie właśnie wspominać w naszej relacji, także warto nas zaobserwować, warto nas także polubić, my się na pewno odwdzięczymy. No i dajcie znać w komentarzu poniżej, jak taka forma testu, taka forma tego materiału wam się spodobała, czy więcej chcecie tego typu właśnie wyjść w teren i sprawdzenia tego wszystkiego w warunkach, że tak powiem, praktycznych, życiowych. Jeżeli tak, piszcie w komentarzu, no i oczywiście piszcie, czy ten film wam się po prostu zwyczajnie w świecie podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i udostępniajcie go, a tymczasem mówili do was Alo. Mówili do was Szakal, dziękujemy wam jeszcze raz bardzo za to, że byliście, za to, że oglądaliście z nami ten materiał. Subskrybujcie kanał Technostrefa po więcej ciekawych filmów. Do zobaczenia, do usłyszenia. Spływamy stąd, pa pa! Pa!